Krótka mowa wstępna. Jeżeli komuś spodoba się to dzieło, które za chwilę zostanie wyemitowane, no to ja miałbym prośbę o przeczytanie opisu filmiku i komentarzy kartofliskowych pod filmikiem. Ojej, piątek, czwarta rano, a ja już na nogach. Piąta rano, już na dworcu. Proszę Państwa, dwukrotny zwycięzca familiady. Trzykrotny? Trzykrotny. Zaszczyt. Proszę tutaj. Koło mnie jest wolno. No to podstawowe pytanie, jak z familiady. Co można robić w pociągu? Odpowiedź premiowana. Na pierwszym miejscu było w odpowiedziach. Ja normalnie bym grał w karty, ale z wami chyba w karty nie pogram. Inne życie w ogóle, nie? Za granicą. No zobacz, 2 minuty temu tylko wjechaliśmy do Czech, masz nową parę. Na Tinderze, tak? Na Tinderze, tak, tak. Tylko wjechaliśmy do Bochumina i już mnie lubi czeska dziewczyna. A ty co? Kondonie? 3 dni będziemy tam i żadna cię nie polubi, bo jesteś kurwa brzydki. Idziemy, to dojechaliśmy. Ej, o, mój jest? Naprawdę? Ahoj! Co teraz? Taka długa droga, trzeba trochę kości rozprostować. Nie można było wziąć lemoniady? Kutasa na lemoniadzie. Tak w ogóle to my tu przyjechaliśmy na Mistrzostwa Europy w ujeżdżaniu konia. Naprawdę od czwartku do niedzieli w Ołomuńcu są Mistrzostwa Europy w ujeżdżaniu. Nie wystartowałbyś? W ujeżdżaniu konia? Twojego wystartowałbym. Idziemy pozwiedzać teraz, już dosyć tego... Jest tu jakieś centrum kultury na przykład? Tak, tak, ja poprowadzę. Od nas czyta, Julka napisała. Ale ja razem się czytam, ale nie podam tego do wiadomości publicznej. Nie marny internet, wypij za mnie. No dobrze, to za Julkę. Julka, jeżeli to będziesz oglądała, to właśnie jemy za ciebie. Wynik hokejowy, dwucyfrowy ci się zrobił z browarami radio. No 10 właśnie. No właśnie. 10 już? Czekaj, 10. 6 w pociągu, 1 przy dworcu, 2 w tej knajpie. 10 jak samo. To... Na ten jubileusz! Jak to jest, że my zasnęliśmy? Nie wiem, zmęczeni byliśmy. Ahoj! Ahoj! Co ty taki blady jak dupa jesteś? Kolejne pytanie z familiady, co się robi w Ołomuńcu? Można coś zjeść. Nie ma. Chodzisz on tam kurwa gadasz, że jesteś głodny. Weź się ogarnij. Bo jestem głodny. To nie bądź. Tu na boisku ciężko było, kurwa metro nie muszę przewieźć, grubo spierdolące, że zbija. Co no. Się cieszysz, kurwa? Powiedziała ci nasza lewandowska kartofliskowa. Co się cieszysz? Herbatka? A, u tatka. Bo się zaparzyła, nie? Tak. Ale z lodem? Może ci podam loda, nie chcesz? O. To było to? To jest mój smak. No jak szeroko buzi otwiera loda. Sasza Grey tak nie umie. No to ruszamy. Dzisiaj trzeba zachować szczególną czujność, bo Kondziu ma urodziny. Pewnie będzie chciał piwa się napić. Więc czujność musi być dzisiaj wzmożona. Nie przegapić żadnej knajpy. Ale gdzie my idziemy w ogóle? Ja pierdzielę, to jakiś obóz wędrowny miał być, czy co? Polarski, tylko rowerów nie ma. I co, zgubiliśmy się? Ale gdzie pod górę, no? Stary, chodź po płaski. Tam nigdzie, kurwa, nie dojdziemy. Pod górę będziemy włazić. Nie, no gdzie on tam prowadzi, no? Ale rzeźnik nie przejdzie tam, ja też nie. No jak ty się ledwo mieścisz, to jak mi przejdzie. Gdzie będziemy tak skakać? Co my jesteśmy, samuraje? Chodź tu do koła. No zabijemy się. No i co? No tędy chyba, nie? Nie właśnie. No to tędy, chodź tam. Tam. Daleko jeszcze? Nie wiem. No to kto ma wiedzieć, no przecież ty prowadzisz cały czas. Tam wiedziałem. A tam byłoby, kurwa, byśmy byli prawie na miejscu. Dupie wyśmierzenia. O kurwa. To narzeka, że nic nie ma w tym Ołomuńcu. No bo jest, nic tu nie ma. Co, nie będziesz nagrywał odcinka o Ołomuńcu w tej swojej serii podróżniczej? No Jezu, przy tego dawno już nie ma. Ależ to był program. Fersher w podróży to się nazywało, tak? Tak. Jeszcze ciuraka swojego widziałem jak szkoły. Teraz już nie widzę. W przedszkolu popularny był dowcip. Taki mianowicie. To nie wiem, dlatego że mi brzuch urósł, czy że ciurak zniknął. Do dzisiaj nie rozwiązałem tej zagadki, bo nie widzę. Co się stanie, jeśli kowboj wykąpie się w Morzu Czerwonym, a Indianin w Morzu Białym? Otóż obaj będą mokrzy. Choć do kąpieli w Morzu Białym w tej chwili potrzebny jest lodołamacz. Tutaj mamy przykład klasycznych ołomuńskich fresków. Słynne na całe Czechy. To kebab z tygrysa, tak? Nie idziemy na kebab z tygrysa? No naprawdę z drapki kupiliście? Tak. Kurwa, to przy do rana będę drapał. 12. To może po fiucie się podrap lepiej. Ty masz tylko... O, 43, wygrałem. Kurwa, ciekawe ile. 50 koron wygrałem. A ile zapłaciłeś? Tyle samo. To jest zagraj, jeszcze raz nie masz lamus.
No zagrać no kurde, no zagrać wymień. Zagrać to raz. Życzę ci, żebyś nie wygrał, żebyś też był 5 dych w plecy jak ja. Dobrze, jesteśmy razem 100 koron w plecy. Gitara, możemy iść na mecz. To będzie mecz Ligi 5. SK Chwalkowice. Z FK Bogdichow. Chodzimy czy nie? No tak. Chodzimy, no. Są jakieś zniżki dla grup gejowskich? Cicet. No, nareszcie jakiś futbol. Zdrowie, no. By ci cycki rosły. No, to nie był zwykły mecz. Ale poziom niezły, nie? Poziom był zajebisty. Ja uważam, że grali lepiej od nas. Aj! A to już świadczy o tym, że poziom był naprawdę dobry. Wynik końcowy 1-1. No teraz no i były penalty. Rzuty karne były. W niższych ligach czeskich, jak jest remis. To nie ma w dupę penis, tylko karne trzeba strzelić. Zobaczycie, teraz 100% nie ma bramki. Jakbym miał wolne 1000 zł, to bym zagrał za to, że nie będzie było. Dobrze, że nie mam wolnego, tylko zajęte. To jest catering metrowy, kurwa. Jakąś niewrażną minę ma. Trochę śmierdzi, ale... Ale na pewno smakuje lepiej. Ja akurat grałem dinozaura. Dinozaura? Brak internetu. Brak internetu. To jest ten słynny z dupy do mordyzaur? To musisz się o Lego spytać. To ten? No jasne. On się nazywał z dupy do mordyzaur Jerzy. Kapitan Bomba. Wyglądał tak. Nie był taki potężny jak Kutanoid albo Skurvivi, ale był, wiesz, o wiele lepszy od Kurvinoxa. No to potwory takie były. Panowie tylko dokończą te listy miłosne i lecimy dalej. No. Nie nagrywaj tego. No co tam się wydarzyło, no? No. Strasznie to wstydliwe, że ptak nasrał mu na łeb. No kurde, to jest szczęście, no. Bogactwo. No, ja bym chciał, żeby mi ptak na łeb nasrał. Co jak chcemy? Srajcie mi ptaki na głowę! Też chcę być bogaty. Ona robi do domu, bo umie robi do domu, bo lubi to. Wokół kwitną bzy. Tak. Jakie plany na niedzielę? Dzisiaj też prowadzisz? Nie, dzisiaj nie prowadzę. To niedzielę rozpoczynamy na sportowo. A to nie będzie zwykły mecz, bo to będą wielkie derby. O Łomuńca w lidze 6. O kur... Rezerwy kontra rezerwy. FK Nowe Sady kontra HFK Ołomuniec? Tak. Tak? HFK. Karierę kończył Radek Drulak. Nie wszystko miał na miejscu. No, rzut karny. Nie będzie. Wczoraj mi dobrze szło typowanie. Będzie chyba najlepiej nagrany rzut karny ever. Co, nie ma? No i nie ma. Co, ekspert to ekspert. To powiedzcie, o co chodziło z tym Drulakiem. W 140 znakach. Dajesz masz. Przed meczem, po meczu, po eliminacjach, do Euro 2012. Znaki ci się kończą. Radek Drulak powiedział o swojej reprezentacji Czech. Nie kim, jak. Kim był Radek Drulak? Piłkarzem prawdopodobnie. Powiedział, że nie mają jak. Gdy awansowali, cała reprezentacja jak przyleciała do swojego kraju Czech, zaśpiewała. Ale spierdolił tę historię, o Jezu. Nie ma siłek. Nie dał. Nie skojarzę. Tak piękna historia. Wiadomo w ogóle, o co chodzi w tej historii. Bajko pisarz, kurwa, numer jeden. Jak ty dzieciom tak samo bajki opowiadałeś, to ja się nie dziwię, że one kurwa spać nie chciały. No, to taka nie najgorsza wlepka. Elektroodbyt z roku 1903. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie znajdzie, o co chodziło. Generalnie chodzi o piosenkę o tym, że Radek Drulak nie ma ciuraka, czyli nie ma chuja. To jest w ogóle skandal, że na meczu 6 ligi w Ołomuńcu są tylko dwie knajpy na stadionie. Macie ochotę na zebrę? Nie. Zebrę? Z grilla. Tak. Taki koń w pasku. Tak. Tu jest menu grillowe i można zebrę zjeść. Dzisiaj miał być może o 10 i zwiedzanie, ale mecz się przedłużył, tak? Przedłużył się. Mecz się przedłużył i już musimy spierdzielać. Przepraszam bardzo, warsz jest w tamtą stronę czy w tamtą? Ja nie rozumiem po polski. Przepraszam, ja nie rozumiem.
Dobranoc. No i to tyle. Przypominam, że w opisie filmiku i w komentarzu będzie na przykład informacja o konkursie, w którym do wygrania kartofiskowe koszulki. Wystarczy zainstalować aplikację Noin. Ona jest darmowa i typujemy mecze niższych lig, mecze na przykład zespołów Coco Jumbo, LZS Krząstawa. No i kto typuje najlepiej, ten zgarnia koszuliny. Dziękuję.